No matter the darkness, nothing will stand in our way. Wiesz co, może uda nam się to wykorzystać wyżej. Raz go już trafiłem, ale znowu świeci. Spróbuj teraz. Dobra robota, młody. Lepiej. O, kurde. Czy to była pochwała? Te zmory ze wszystkich sił starają się opętać wrogów, znacznie ich wzmacniając. No, to nam pewnie da popalić nieraz. Dzień dobry, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich na streamie. Mam nadzieję, że... właściwie to... Chciałem powiedzieć, mam nadzieję, żeście się wyspali, bo żeśmy wczoraj do późna... Kurde, nie mogę sobie poradzić. Spokojnie. Padł? Wybacz, młody, no. Czy to się zmieni w kamień zdrowia? To jest srebro? Potrzebujemy zieleni. Nierozgrzany jestem, widzisz, po tej walce ze smokiem. Stare kości jednak. Ale jesteśmy cali zdrowi. Czyli nie wszystko da się rozbić, trzeba rozbić specyficzne rzeczy. Nie, młody? Samo to nie wybuchnie. Może spróbujemy z drugiej strony. Chyba, że tu? Nie, nie sądzę. Wydawało mi się przez chwilę, że... Załatwiłem go na cacy. Tam jest most. Tylko jak tam dotrzeć? Chłopcze, nie spiesz się nigdzie. Albo spiesz się powoli, jeśli już musisz. Mamy skrzynię do otwarcia. I mamy coś tu do rozbicia. Dobra, młody, robimy tak. Ja rzucam, ty strzelasz, ok? Co ty na to? Zablokował się po drugiej stronie. Spokojnie, chłopcze. To dopiero początek naszej wycieczki. No już! Opuściliśmy go do połowy. Jeszcze tylko trochę i się uda. Spokojnie, chłopcze. Poczytaj. To Imir. Mama coś mi opowiadała, ale byłem za mały. Czy giganci wychodzą mu z pach? To chyba Odyn go dźga. No, spod pach to musi być na pewno nieprzyjemne. Tu robi się dziwnie.
Ymir to pierwszy z gigantów, a z jego ciała zrodziły się różne rzeczy. Nie tylko giganci, ale wiatr, drzewa, słońce, larwy, które zmieniły się w krasnoludy. Potem zabił go Odyn, tylko skąd on się wziął? Co to? Au! Chciałem podziękować. Dziękuję za bits. Z reguły macham ręką albo... coś. Młody. Zobacz. Mamy skrzynię do otwarcia. Magiczna blokada. No jest magiczna blokada. Ale zobacz, że nie ma cholera za grosz runów, w które można by strzelać. Spróbuj od spodu to rozbić, co? Ta zabawa chyba nigdy mi się nie znudzi. No i bardzo się cieszę, młody, bo to jest dobra zabawa. Jak rzeczy wybuchają i się przewracają, to naprawdę... Zdecydowanie za dużo mnie kosztują te walki. Co możemy tu zrobić? Możemy to podnieść do góry. I być może będą tam runy. Te runy do rozbicia. Spokojnie, znajdziemy jeszcze dwie. Przyznam, że ta walka jest dużo, dużo trudniejsza niż we wcześniejszych częściach. Zobacz, młody. Najpierw zajmijmy się tym. A potem... Tak jest. Sprawdzimy sobie jeszcze jedną rzecz. Co wymyśliłeś? W tym miejscu poległ Netrus z Vanów, zabita przez Magniego. Poległa? I Modiego, synów Thora. Jutunowie ubolewają nad okrucieństwem tej wielkiej wojny. Przepowiedziano, że ani Asowie, ani Vanowie nie zakosztują zwycięstwa. Lecz co pozostanie z Midgardu? Nim się opamiętają, złożą broń. Giganci pragnęli pokoju. Nic dziwnego, że tak lubili Tyra. A, nie! Och, z przyzwyczajenia. Niż młody. Starość, nie radość. Się zapominę o niektórych rzeczach. O nie. Zostałem oszukany. To miał być zielony kamień. Atreusie, za mną. Ale skarbów! I mamy trochę twardej stali. Się nałykał. Została jedna pieczęć. Prawie o nich zapomniałem. Warto by się było przyjrzeć. Dobrze było, gdyby te pieczęcie trochę... wydawały odgłosy jakieś czy coś, nie? Żeby człowiek wiedział, gdzie szukać. Byłem przekonany, że te dyski puszczą. Ale najwyraźniej byłem w błędzie. Młody by się przydał, żeby trochę światła tutaj. Tam zamknięte przejście. Tu nic nie widzę. Tam pośród śniegów też niespecjalnie. Kolejny wymaginowany, widzę.
Witam serdecznie. Sprawdzę jeszcze w tym miejscu, czy ja tu może nie przegapiłem jakiegoś. Ma się tego kurde nosa. Gdzieś młody? Jaki jestem spostrzegawczy? A ty żeś koleżko nic nie zauważył. Kurde, stary ojciec musi na wszystko zwracać uwagę. Kolejne jabłko, to już trzecie. Jeszcze mi się wydłużył pasek. Na to wygląda. Chodź, chodź, jeszcze się nauczysz, nic się nie przejmuj. Ja mówię to w myślach, bo Kratos to oczywiście surowy jest, się nie odzywa. Muszę mówić za niego. Gdzie mój kufel? Podaj mi kufel, synu. Ach, muszę się nasycić. Jest coraz zimniej. Zbliżamy się do szczytu. No, jest całkiem możliwe, że się zbliżamy do szczytu. Nie widzę żadnych bocznych odnóg, więc wychodzę z założenia, że nie pomijamy żadnej wartościowej lokacji. Już blisko, mamo. Jesteśmy tak blisko! No, twój kołczuk. Niby tak. Zerwał się, jak walczyliśmy ze smokiem. Ale to nic. Trzymam go. Stój. Uszkodzony kołczan spowolnił cię w walce. Ból tolerujemy, ale wadliwej broni nie. Powinna trzymać. Dobrze? Dobrze. Idź. Spokój, chłopcze. Patrz pod nogi. Ach, lubię te ich rozmowy. Surowe, ale zawsze daje dobre rady, nie? A, niepotrzebnie ta zieleń. Nie zabija to. To odbija za każdym razem. Spokojnie, młody. Coś tam im spadło. Nie spieszymy się, popełniamy błędy, normalna sprawa. Daliśmy radę. Patrz, młody. Tam żeśmy chyba nawet nie byli. A zapowiada się ciekawie. Tam byliśmy, ej! Chłopaku. Patrz, tam jest jezioro. Jezioro 9, tak to się nazywało? Rozejrzyj się trochę. Są te korzenie, to korzenie Morrigan, tak to się nazywało?
Znaczy, zawsze warto się rozejrzeć gdzieś dalej. Hej! Atreus! Musimy tu wrócić, jak znajdziemy sposób na to, żeby się pozbywać tych korzeni, to musimy tu wrócić. A ja muszę być ostrożniejszy w walce, albo muszę mieć więcej obrony. Tak, bądź cicho. Brzmi jak człowiek, który był u nas w domu. Podobno go zabiłeś. Widzę, że tym razem wziąłeś obstawę. Sprawa musi być ważna, skoro sami synowie Thora zaszczycili mnie obecnością. Jak tam? Cały czas tak się zabijacie o względy tatusia? Mężczyzna z tatuażami. Ślady wskazują, że podróżuje z dzieckiem. Gdzie się teraz udadzą? Skąd miałbym to wiedzieć? Jesteś największym mędrcem wśród żywych, czyż nie? Sądzę, że tylko wśród żywych. Pomóż mi, Baldur. A ja pomogę tobie. Powiedz mi, gdzie są, a ja pogadam z Odynem. Twój ojciec mnie nie puści, Baldurze, i nie pozwoli ci mnie zabić. Nie masz mi nic do zaoferowania. Możesz zabrać te pytania, te groźby i tych dwóch durnych pajaców i spadać! Gdy nikt nie będzie patrzył, wrócimy po twoje drugie oko. Nie zapominaj. Kogo zaklął w drzewo Odyn? Dokładnie. Nie pamiętam. A wiem, że to jest kawałek historii. No, zobaczymy. Pogadamy może. Będzie dla nas łaskawszym rozmówcą. My dla odmiany możemy go zabić, nie? Nie, żeby od razu trzeba było to robić. Pewnie nas widział, pewnie wiedział, że tu jesteśmy, a nic nie powiedział. A, właśnie o was rozmawialiśmy. Wytatuowany mężczyzna z dzieckiem. Chłopcze, sprawdź, czy poszli i jesteśmy tu sami. Widzieliśmy, jak odchodzą. Rób, co mówię. On nie wie, czym jesteś. I chce, żeby tak zostało. Kim jesteś? Ja? Jestem ambasadorem bogów, gigantów i wszystkich stworzeń z dziewięciu światów. Znam każdy zakątek tych krain, każdy język, każdą wojnę, każdą umowę. Zwą mnie Mimir, najmądrzejszy człowiek świata, który zna każdą odpowiedź na każde pytanie. Czemu ściga nas syn Odyna? No dobra, mam trochę braków wiedzy, ale Odyn więzi mnie tu od 109 zim. Mam łeb na karku. Rozgryzę to. Słowo. Tylko daj mi czas. Nikogo nie ma. Tak jak mówiłem. Matka chłopca nie żyje. Chciała, żeby... Chciała, żebyśmy rozsypali jej prochy z najwyższego szczytu wszystkich światów. O, to jesteście w złym miejscu, braciszku. Najwyższa góra nie znajduje się w Midgardzie, ale w Jotunheimie. Świecie gigantów. Nie! Nie mogło jej chodzić o to. Spójrzcie. To ostatni znany most prowadzący do Jotunheimu. Widzicie ten szczyt? Wyglądający jak palce giganta? To najwyższa góra wszystkich światów. Jest tam. To skorzystajmy z mostu. Mamy Bifrost. Gdy giganci zniszczyli pozostałe mosty do swego świata, ten zamknęli tajemną runą. Jeśli istnieje, tylko giganci znają jej sekret. A wszyscy opuścili Midgard dawno temu. Prawda. Jednakże dziś wichry przeznaczenia wywołały istne tornado zbiegów okoliczności. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. I na szczęście nie mam żadnych planów na dziś. Idziemy do Jotunheimu, prawda? Z taktycznego punktu widzenia to wasz najlepszy i jedyny ruch. Tylko tam nie pójdzie za wami człowiek, który nie może zginąć. Co mamy zrobić? Tak! Najpierw odrąbcie mi głowę. Zaraz co? Odyn upewnił się, że żadna broń, nawet młot Thora, nie uwolni mnie z tych więzów. Na szczęście moje ciało jest zbędne. Potrzebny nam tylko ktoś, kto ożywi moją głowę za pomocą dawnej magii. Dawnej magii?
W lesie żyje wiedźma. Zna dawne rytuały. Jeśli nam pomoże, to warto spróbować. A jeśli się nie uda, będziesz martwy. Odyn mnie torturuje. Codziennie, bracie. Zajmuje się tym osobiście i wierz mi, jego kreatywność nie zna granic. Co dzień, nie. To nie jest życie. Jak chcesz. Nie mogę na to patrzeć. Bracie, gdybym miał się nie obudzić, musisz coś wiedzieć. Chłopiec, im dłużej zwlekasz z wyjawieniem mu prawdy, tym bardziej mu szkodzisz. Znienawidzi cię i możesz go stracić na zawsze. Jest wiele rzeczy, których nie powinien o mnie wiedzieć. A, cenisz swoją prywatność bardziej od swego syna. A teraz odrąbię ci głowę. Można i tak. Odnajdziemy zaginiony świat gigantów. To nie jest spoiler, nie dajcie się nabrać. Tak, to miałem na myśli. No dobrze, Jotunheim przed nami zatem. Ale są jeszcze jakieś skarby. Kratos jest strasznie uparty. Na pewno drogo go będzie kosztowała ta tajemnica. Wkrótce przełożymy te runy z Muspelheimu. No. Mamy już trzy. Sprawdzę te wrota, bo... Znaczy, w zasadzie jeszcze sprawdzę tę ścieżkę. Nie wiem, czy wrota nas nie wyprowadzą gdzieś dalej, a... Pamiętasz, chcemy czegoś przegapić. Do domu wiedźmy? Tak. Jest w krwisto-czerwonym lesie na południe od jeziora. Znam dokładną drogę. Mam nadzieję, że wróciła z Alfheimu i żywi Mimira. Był miły, zanim obciąłeś mu głowę. A, jest i brama, dobra. Sprawdzimy jeszcze tą wielką, bo to chyba nie są wrota, tylko... Cholera wie, co to jest. No właśnie, jakiś ekran. Wow. Kratos, czy nie? Więc to lepiej jest tu nie spadać. Wygląda jak te dziwne wrota, które widzieliśmy. Mimir na pewno podpowie nam, co zrobić, jeśli uda nam się go wskrzesić. No dobrze. Pora zatem wracać. Wracamy do wiedźmy. Mam nadzieję, że... Właśnie te podróże. To jest... No coś czuję, że Odyn będzie musiał zapłacić za te zabawy, które tu się odbywały. Wybierzemy się do wiedźmy, a potem raczej poszukam tych dodatkowych rzeczy. Tych... tego alchemika, tych podziemi. Tam mogą być niesamowite skarby. Czyli to mamy w planie. Tu mamy tę podróż. Ale gdzie mogę się jeszcze wybrać? Czy mogę wybrać się tutaj? Tak. Mogę się wybrać do wiedźmy, ale mogę się wybrać z powrotem do... Mogę? Spójrz na to! To musi być gałąź drzewa świata! Chłopcze, trzymaj się ścieżki! Pewnie, tak, wiem. Nie mogę uwierzyć, że to Baldur był u nas w domu. Jeden z asów. Baldur! A ty z nim walczyłeś. I wygrałeś! Tak. Jednym z synów Odyna, bratem Thora. Ściga nas razem z bratankami. Co tu się dzieje? Jeśli ożywimy głowę, może ona ci odpowie. Dobrze. Wiesz, to głupie, ale liczyłem, że we wnętrzu tej góry znajdziemy giganta. Chyba naprawdę opuścili Midgard. Wszyscy oprócz węża. Może być ostatnim z rodu. Też jesteś ostatnim z rodu? To dlatego nie lubisz rozmawiać o... Z rodu?
No wiesz, z rodziny, tej przed mamą i mną, tam skąd pochodzisz, twoja matka, twój ojciec. To nie jest odpowiedni moment. Rozumiem. Mam nadzieję, żeśmy wybrali dobrą ścieżkę, ale chyba wyborów w zasadzie tu nie było. Zobaczymy, co powie na dokonania brata. Brock! 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 Czego? Mam jebaną przerwę. Ja się na ciebie nie wydzieram, kiedy siedzisz i dłubiesz sobie w nosie. Zostaw go, chłopcze. Już i tak przerwaliście mi wypoczynek. Zostańcie, jeśli chcecie. Nie jesteśmy głodni. To dobrze. Nie miałem zamiaru się dzielić. Spotkaliśmy Sindriego. Gratulacje. Pewnie znowu pozwoliliście mu spieprzyć coś z moim toporem, co? Zobaczmy, jak bardzo. Ten imbecyl nie umiałby ustalić właściwej wagi i wyważenia nawet własnego kutasa. Nie przymiera głodem? Chyba nie. Dobra. Pięknie. Do czego jeszcze, kurwa, chcecie, co? Bywały sytuacje, gdy Sindri tak skupiał się na pracy, że nie pił i nie jadł. A jak wreszcie mu się przypomniało, to i tak sam sobie nie gotował. Cały apetyt, widać, przypadł mnie. Razem z mózgiem. Tęsknisz za nim. Co? Za tym szajbusem? Co ty tam wiesz? Chodzi mi o to... Możesz przestać? Próbuję się skupić. Już i tak mam przerwę od przerwy. Dobra, posprawdzajmy sobie, co tu można sprzedać. No, Brocka trudno nie lubić, nie? Zresztą jego brat też jest w porządku.